Cześć! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o asertywności, ale w kontekście intencji. Słuchajcie, czym jest intencja? Intencja jest taką naszą prawdą, tym, co tak naprawdę myślimy i czym się kierujemy. I jakby myśląc o asertywności, myślę, że ten temat już jest tak wałkowany wszędzie, w podręcznikach, na YouTubie, filmy instruktażowe, poradniki. Każdy tej asertywności, przynajmniej większość osób, a jeżeli oglądasz ten filmik, to pewnie Ty również, uczy się tej asertywności i większość osób już wie, na czym to polega, wie, jak należy działać. Wie, że asertywność to jest po prostu stawianie granic, dbanie o siebie, ale sposób taki, że szanujemy przy tym odrębność innych, szanujemy przy tym drugą osobę i jest to taki łagodny sposób zaznaczania po prostu tego, czego potrzebujemy i tego, czego nie chcemy. Natomiast myślę, że w teorii wszystko jest bardzo proste. Gorzej, kiedy myślimy o praktyce. Pewnie dużo osób, mimo że zna wszystkie zasady, wie, co mówić, wie, czego nie mówić, to czasami, kiedy tak naprawdę jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć nie, wiesz, dziękuję, nie przyjdę do Ciebie, nie mogę do Ciebie przyjść, nie mam ochoty iść do kina, może się zawahać i może mieć problem. I tak naprawdę to, czego się boimy, to są, myślę, takie dwie główne rzeczy. Pierwszą jest po prostu odrzucenie, czyli ta persona, tworzymy personę nieprawdziwą, żeby nie zostać odrzuconym, czyli jakby sprawiamy, że nasza relacja nie jest w 100% szczera, ponieważ my nie działamy szczerze, w związku z tym również nasz odbiór nie będzie prawdziwy. Ale druga, równie ważna rzecz, której się obawiamy, jest dyskomfort. To jest ten dyskomfort, który pojawia się wtedy, kiedy już odważymy się powiedzieć, wiesz, nie. Przepraszam Cię, ale nie tym razem. Nie mam ochoty. Wtedy, jeżeli nie jesteśmy w ten sposób wychowani, jeżeli to nie jest dla nas norma, to ten dyskomfort się pojawi i wiem, że dużo osób się go boi, on jest nieprzyjemny i ludzie po prostu nie chcą go odczuwać. Natomiast jak można sobie z tym dyskomfortem poradzić? Takim dyskomfortem, który idzie trochę w stronę takiego poczucia winy. Poczucia winy tego, że my być może zachowaliśmy się egoistycznie, bo pomyśleliśmy o sobie. I słuchajcie, żeby trochę okiełznać ten dyskomfort, to poczucie winy, należy się bardzo dobrze przyjrzeć, jaka intencja towarzyszyła tej odmowie, albo tej prośbie, albo postawieniu tej granicy. Jaka była nasza intencja? Czy naszą intencją było to, żeby zatroszczyć się o siebie, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoją rodzinę, żeby jakby zarządzać swoim czasem, żeby ochronić się być może przed spotkaniem, które dla nas nie jest komfortowe, być może ochronić siebie przed kontaktem z osobą, z którą czujemy się, że ta osoba jakby pompuje z nas, z którą nie czujemy się w 100% dobrze. Bo tutaj też bardzo ważna dygresja. Zawsze, kiedy odmawiamy bądź nie odmawiamy, trzeba pamiętać, że jeżeli czemuś mówimy tak, to w innej sprawie mówimy nie. I odwrotnie, jeżeli jakiejś rzeczy mówimy tak, innej rzeczy mówimy nie. Czyli jeżeli ja idę do kina z kimś, z kim nie mam ochoty się widzieć, no ale głupio mi odmówić, bo po prostu mam z tym problem, to w tym momencie mówię tak temu wyjściu do kina, ale być może mówię nie temu, że mogłabym ten czas poświęcić sobie, mogłabym się wyspać, mogłabym się pobawić z dzieckiem. I o tym trzeba pamiętać. No ale wróćmy. Więc jaka jest nasza intencja? Jeżeli ja to robię dla siebie, żeby zadbać o swój dobrostan, żeby zadbać o swój komfort, żeby po prostu zarządzać tym, co mam, a mam wpływ na to, jak zarządzam na przykład swoim czasem czy swoimi rzeczami, bo być może ktoś prosi nas o pożyczenie czegoś, tak? Pożyczenie sukienki, a my po prostu martwimy się o to, że być może ta rzecz zostanie zniszczona i po prostu troszcząc się o jakieś nasze dobro, odmawiamy.
czy my po prostu w ten sposób działamy, chroniąc siebie i dbając o siebie? Jeżeli tak jest, to super. Natomiast jeżeli naszą intencją jest to, żeby na kimś się odegrać, komuś dopiec, żeby ktoś się gorzej poczuł, no to rzeczywiście tutaj się zaczyna problem i należy się zastanowić, dlaczego, po co, co mi to da, że ktoś poczuje się gorzej. Ale zakładam, że jeżeli oglądacie ten filmik i macie problem z odmawianiem, to raczej ta druga intencja Was nie dotyczy. Więc jeżeli naszą intencją jest po prostu zadbanie o siebie, to dlaczego tak dużą uwagę przywiązujemy do tego, że komuś to sprawi przykrość? Przecież to nie jest nasza intencja. Dlaczego dajemy sobie moc bycia tak wszechmocnym, że inna dorosła osoba poczuje się niekomfortowo, poczuje się źle, poczuje się smutna, tylko dlatego, że nie spełnimy jakiegoś oczekiwania? Myślę, że tutaj właśnie należy temu się przyjrzeć. Jaka intencja towarzyszy tej asertywności, temu powiedzeniu nie, tej granicy, którą stawiamy? Jeżeli to jest intencja troski o siebie i to jest intencja dbania o siebie, to wszystko jest w porządku. I wtedy ten dyskomfort można okiełznać. Skupiając się na tym, że my po prostu działamy dla siebie, z troską o siebie, robiąc dla siebie dobry uczynek, tym samym pozostając w prawdzie, nie oszukując drugiej osoby i nie robiąc rzeczy wbrew sobie. I myślę, że należy się przyjrzeć temu, czy rzeczywiście nie dajemy sobie aż takiej mocy, że my możemy tak bardzo kogoś skrzywdzić naszą odmową. Słuchajcie, bo czasami tak jest, że mamy jakieś oznaki tego, że tylko dlatego, że my powiedzieliśmy w jakiejś sprawie nie, na przykład, tak, odmówiliśmy, człowiek jest bardzo, ta druga osoba jest bardzo urażona. Ale słuchajcie, każdy odpowiada za własne emocje. Jeżeli dorosły człowiek jest urażony tym, że drugi dorosły człowiek nie spełnił jakiegoś oczekiwania, nie poszedł z nim do kina na kawę, nie pożyczył mu jakiegoś ubrania bądź pieniędzy, to tak naprawdę w ogóle nie jest ta sytuacja tego, że my odmawiamy. W tej osobie odzywają się jakieś inne jego niezałatwione sprawy z samym sobą. I w tym samym, że my odmawiamy, dajemy mu szansę przyjrzeć się temu, co tak naprawdę może jeszcze sam ze sobą załatwić. Bo oczywiście, jak ktoś dostaje odmowę, no to może się tam chwilkę poczuć, a szkoda. Natomiast jeżeli to jest dłuższe, jeżeli ta osoba naprawdę czuje się smutna, zdołowana, to tak naprawdę to w ogóle nie dotyczy tego, że myśmy jej odmówili. U niej odzywają się jego własne, nieprzepracowane sprawy. I to jest temat dla niego. Natomiast jeżeli pojawia się dyskomfort w trakcie odmawiania, po odmawianiu, zawsze należy się przyjrzeć, jaka intencja temu spowodowała, co tak naprawdę czułem. Czy ja po prostu chciałam o siebie zadbać? Jeżeli tak, koniec dyskusji. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik może coś wnosi. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. Trzymajcie się, cześć!